Cześć, witam Cię bardzo, bardzo miło. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu A co było na maturze? Tym razem będzie to lekcja dotyczyła przekształceń wykresów funkcji, a więc przesunięcia o wektor, symetrii względem osi o x, symetrii względem osi o y oraz symetrii względem początku układów współrzędnych. Zapraszam do rozwiązywania zadań wraz ze mną. To wybrałam zadania, które były w arkuszach z poprzednich lat, zarówno w maju, jak i w czerwcu, jak i w sierpniu. Wybrałam tylko takie zadania, które w swoim sformułowaniu nawiązują do, czy to do przesunięcia o wektor, czy też do symetrii względem osi x, y i początku układów współrzędnych. Jak zauważysz, na maturze bywa takie zadanie, ale jest to zadanie tylko i wyłącznie za jeden punkt, bądź też za dwa. Więc zastanów się, warto się tego uczyć, czy nie warto? Oczywiście, że warto. Bo dlaczego? Bo możesz dostać punkt, który może Ci brakować, jeżeli chcesz zdać maturę, albo możesz inaczej pomyśleć, możesz dostać punkt, żeby podnieść swój wynik i mieć maturę dobrze zdaną. A jeżeli tego punktu zabraknie Tobie, punktu czy dwóch zabraknie, możesz albo matury nie zdać, albo możesz nie cieszyć się takim satysfakcjonującym wynikiem. A więc życzę Ci, abyś opanował ten materiał, dlatego że to jest bardzo, bardzo prosty materiał. Szkoda czegoś takiego nie umieć. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań razem ze mną. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 30 za 2 punkty. Do wykresu funkcji wykładniczej określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzór f od x równa się a do potęgi x, gdzie oczywiście a jest większe od 0 i różne od 1, należy punkt o współrzędnych 2,9. Oblicz a i zapisz zbiór wartości funkcji g określonej wzorem. G od x to jest f od x minus 2. Wybrałam to zadanie ze względu na to, że jest tutaj pewna informacja zawarta w zadaniu, że mamy funkcję g od x o wzorze f od x minus 2. I tu będziemy używać pewnego przekształcenia, które ćwiczymy w tym dziale, prawda? A więc początek wygląda na to, że jest to zadanie z funkcji wykładniczej, czyli zupełnie inny dział, aczkolwiek ze względu na to został przeze mnie wybrany właśnie na to spotkanie. No ale musimy zadanie zrobić od początku, czyli tak. Skoro wiemy, że punkt o współrzędnych 2 i 9 należy do wykresu tej funkcji, to każdy punkt ma współrzędne x i y, ja to podpiszę, więc ja mogę w odpowiednie miejsca podstawić, żeby wyznaczyć a i uzyskać jeden punkt na maturze. No więc podstawiam f od x, to oczywiście pamiętasz, że to jest zawsze y, czyli za y podstawiam 9, to się równa, a nie wiem ile wynosi, a za x podstawiam 2. Żeby to równanie było takie przyjemniejsze, to ja to wymienię, czyli napiszę, że a do kwadratu to jest 9. I tutaj oczywiście, wiadomo, trzeba spierwiastkować, żeby wyliczyć a i piszemy, że a to jest 3, bądź też a jest równe minus 3. Pamiętamy. Ale ze względu na to, że jest to funkcja wykładnicza, która w definicji ma założenie, że a jest większe od 0, więc od razu to odrzucamy i tu piszemy sprzeczność. A więc trzeba było wyznaczyć a. No to wyznaczyliśmy. A jest równe 3. No to teraz popatrzmy, jak będzie wyglądała moja funkcja f od x. Będzie to funkcja 3 do potęgi x. I teraz mamy wyznaczyć zbiór wartości funkcji, ale musimy tą funkcję jakoś wyznaczyć. Najlepiej będzie to zrobić i na wzorze, i na wykresie, bo łatwiej mi będzie pokazać Ci, jak odczytać zbiór wartości. Pamiętasz zapewne, że zbiór wartości odczytuje się z wykresu, więc albo wykres masz w głowie, tak? Kto jest taki bystry i wszystko widzi w głowie, to ma wykres w głowie, a kto nie, powolutku musi sobie to narysować. A więc zastanówmy się, jakie przekształcenie ze znanych, czyli czy to przesunięcie o wektor, czy jakakolwiek symetria zastosować, żeby mieć f od x minus 2. Na pewno pamiętasz, że było takie przekształcenie, które dawało nam wzór f od x dodać q. Było to przesunięcie równoległe wzdłuż osi y
Wzdłuż osi Y widzimy, że jest Q u nas równe minus 2. W naszym przykładzie Q jest równe minus 2, a więc będziemy Q odpowiadało za przesunięcie albo do góry, albo na dół. Skoro jest ujemne, będziemy wykres przesuwać na dół. A więc ja tu zapisuję przesunięcie o wektor o współrzędnych. Wektor ma współrzędne zawsze P i Q, ale skoro o P nic nie mówimy, to jest 0, no a Q wiemy minus 2. W wyniku czego otrzymam wzór G od X równy F od X, czyli moje 3 do potęgi X i minus 2. No to teraz będę to chciała narysować. Ale żeby to narysować, to ja pasuje mi, żeby narysować najpierw tą funkcję wyjściową. Podpiszmy X i Y, tabelkę częściową zróbmy. Zastanówmy się, jakie punkty. Na pewno minus 1 się sprzydaje. 0 oczywiście. Jedynka też się sprzyda, no i może tyle. Można by było jeszcze dwójkę zrobić, no bo przecież 3 do potęgi drugiej to jest zaledwie 9. To się zmieści nam w układzie. 3 do potęgi pierwszej to 3, 3 do potęgi zerowej to jest oczywiście 1 i 3 do potęgi minus pierwszej, z tym młodzież ma największy problem. Jak jest potęga ujemna, pamiętaj, odwracamy, czyli było 3, jak odwrócimy, będzie 1 trzecia. Czyli tu piszemy 1 trzecia. No i spróbujmy zaznaczyć. Jednostka to jest 1 kratka. Zaznaczmy. Dla minus 1 1 trzecia gdzieś tu, dla 0 1 gdzieś tu, dla 1 3 mamy tutaj i dla 2 mamy 9, to jest tutaj. Nie wiem, czy po tylu punktach wywnioskujesz, przypomnisz sobie wykres funkcji wykładniczej. No teoretycznie powinieneś kojarzyć, że jest taka funkcja wykładnicza, której wykres tak wygląda. No, rysujemy w miarę, jak się udaje nam estetycznie, podpisujemy y równa się 3 do potęgi x. To jest wykres funkcji wykładniczej, tak no mniej więcej narysowany. I teraz popatrz, co mamy zrobić z tym wykresem. Mamy obniżyć w dół, bo q jest równe minus 2. Czyli ja obniżam w dół i ja zrobię w ten sposób, że najpierw obniżę moją oś x w tym wypadku w 2 w dół. No to 2 w dół to będzie tak, prawda? No bo tu jest minus 2, czyli lecimy 2 w dół. I teraz każdy z punktów 2 w dół. Dwie kratki. 1, 2. Ten punkt. 1, 2. Ten punkt. 1, 2. I jeszcze ten punkt. 1, 2. No i rysujemy funkcję. No staramy się oczywiście, żeby tam wyszło estetycznie, podpisujemy wzór 3 do potęgi x minus 2. Po co ja narysowałam tą funkcję? Po to, żebyś teraz ładnie mógł mi powiedzieć, jaki jest zbiór wartości tej funkcji. No bo zbiór wartości albo mówisz z głowy, bo widzisz to w głowie, ten wykres, albo rysujesz wykres i podajesz zbiór wartości. Zbiór wartości funkcji g, o to poproszono na maturze, odczytujemy, przypominamy, zbiór wartości odczytujemy od dołu do góry. Czyli odkąd się zaczyna, popatrz, od tej asymptoty, ale jest to oczywiście linia przerywana, dlatego tutaj jest to asymptota, czyli linia, której wykres nigdy nie przetnie, a więc jest nawias otwarty od minus 2 i leci aż do góry, do góry, do góry, do góry, ten mój czerwony wykres, czyli do plus nieskończoności. I to jest właśnie zbiór wartości tej mojej funkcji, ale zauważ po czym? Po przesunięciu wzdłuż osi Y, czyli mogę powiedzieć po przesunięciu o wektor. Czyli w tym zadaniu powtórzyliśmy sobie nie tylko funkcję wykładniczą, ale przede wszystkim powtórzyliśmy sobie, jak się rysuje wykresy funkcji po przesunięciu o wektor, a przy okazji przypomnieliśmy sobie, jak się rysuje wykres funkcji wykładniczej akurat i jeszcze odczytaliśmy taką własność z wykresu. Własność właśnie podać, żeby podać zbiór wartości funkcji g. A więc myślę, że poradziliśmy sobie z tym doskonale i możemy przejść do kolejnego zadania. Zadanie numer 2, sierpień 2015, zadanie 10 za 1 punkt. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. Ja oczywiście ten rysunek tutaj przerysowałam na moim układzie współrzędnych i mamy takie pytanie. Wskaż wzór funkcji, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi OY, czyli ja tutaj zapiszę może SOY, tak, układów współrzędnych. I mamy takie cztery odpowiedzi. Ja je specjalnie tutaj przepisałam. Y równa się f od x minus 4, y równa się f od x i minus 4, c y równa się f od x plus 4 i d y równa się f od x plus 4. I teraz, troszkę to jest zadanie dla zmyłki. I teraz dlaczego? Dlatego, że nam symetria względem osi Y zapewne kojarzy się ze wzorem f od minus x.
Jeżeli tak Ci się kojarzy, to oczywiście bardzo dobrze. Z tym, że no takiej odpowiedzi nie ma, nie? No to skoro nie ma, to nie znaczy, że Ty masz złe myślenie, tylko trzeba się zastanowić, no to co jest do wyboru, nie? No więc spróbujmy. Popatrzmy sobie na ten podpunkt A, na tą pierwszą naszą proponowaną odpowiedź. Taki wzór f od x minus 4, czy też taki wzór, czy też taki, powinny Ci się kojarzyć z przesunięciem o wektor. Dlaczego? Bo ja tu przypomnę. Jeżeli startujemy od funkcji f od x, chcemy przesunąć o wektor o współrzędnych p i q, to w wyniku przesunięcia otrzymamy wzór funkcji taki. F od x minus p, i to jest w nawiasie, i dodać q za nawiasem. Zatem popatrzmy. W pierwszym podpunkcie, w tym podpunkcie A, mamy x minus 4 w nawiasie, nie? Czyli tak jakby u nas to p wynosi 4. To p to jest 4, czyli mogę odczytać Tobie wektor. Wektor będzie o współrzędnych 4,0, no bo nic innego nie ma. No to popatrzmy do podpunktu B. Mamy f od x, czyli tak jakby p nie ma, prawda, no bo nie ma nic w nawiasie, a za nawiasem jest minus 4. Czyli moje q to jest minus 4. Zatem mogę odczytać Tobie wektor o współrzędnych 0 i minus 4. Popatrzmy na podpunkt C. Podpunkt C był troszkę podobny do podpunktu A, z tym, że mamy w nawiasie x dodać 4. I tu trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli masz x dodać 4, to Ty odczytujesz oczywiście p, bo p też jest w takim nawiasie, tylko przed p jest minus, a Ty masz przed czwórką plusa. Czyli, żeby się zgadzało z tym wzorem, musisz zmienić znak i musisz napisać minus 4. Dlaczego? Bo wtedy minus i to minus da Ci ten plus, który oni nam podali, prawda? Zatem wektor tutaj będzie miał współrzędne minus 4 i 0. No i podpunkt D jest bardzo podobny do podpunktu B. Oczywiście mamy czwórkę, która jest poza f od x, czyli wniosek z tego, że nasze q po prostu będzie 4 wynosiło. Zatem wektor będzie miał współrzędne 0 i 4. No więc teraz przypomnijmy sobie, jak to się przesuwa. Jeżeli było 4, jeżeli p wynosiło 4, to wykres przesuwamy w prawo o 4 jednostki. Jeżeli q było minus 4, to wykres przesuwamy w dół. Q mówiła o przesunięciu w dół, bądź też w górę, jak w podpunkcie D. Natomiast P mówi o przesunięciu w prawo, bądź też lewo, tak jak jest w podpunkcie C. I teraz spróbujmy sobie to narysować w naszym układzie współrzędnych. Mamy podany taki wykres i zastanówmy się. Jeżeli ja ten wykres będę przesuwała 4 w prawo, to czy ja otrzymam odbity względem osi Y? No nie bardzo, bo ja go jeszcze tu przesunę, nie? No to dobra. To jak ja ten wykres będę przesuwała w dół, to przesunięcie w dół nie ma nic wspólnego z odbiciem S o Y. No to spróbujmy. A gdybym ten wykres przesunęła 4 w lewo, popatrz, jakbym go przesunęła w lewo, no spróbujmy, bo to wygląda ciekawie, prawda? Przesuwam 4 w lewo, wszystkie te trzy punkty charakterystyczne, czyli ten punkt 1, 2, 3, 4, rysuję kropkę. Ten punkt 1, 2, 3, 4, rysuję kropkę. Ten punkcik 1, 2, 3, 4, rysuję kropeczkę małą i łączę, i łączę. I teraz tutaj powstanie nam wykres funkcji. Ja przypominam, robię to przesunięcie w lewo, tak? Czyli w lewo 4 jednostki, czyli ten wektor o współrzędnych minus 4 i 0. I popatrzmy teraz, czy czasem nie wyszło nam tak jak w odbiciu S o Y. Pamiętasz, jak to było w odbiciu S o Y, że to, co po prawej szło na lewo, to, co po lewej szło na prawo. Spróbujmy na tych punktach charakterystycznych. Ta kropka tu się przerzuci, a ta kropka tu się przerzuci. Ten punkcik przerzuci się tu. No i faktycznie wychodzą nam wykresy funkcji, które są do siebie symetryczne względem osi Y. To oznacza, że odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową w tym zadaniu. No takie zadanie bym powiedziała zagmatwane, dlatego że S o Y kojarzy nam się właśnie z tym minusem. Ale żadnego podpunktu nie ma z minusem. No to jak nie ma, no to trzeba się zastanowić, bo widzimy, że to wszędzie jest jakieś przesunięcie o wektor. Gdzieś w prawo, gdzieś w lewo, gdzieś w górę, gdzieś w dół. A przy okazji w takim jednym zadaniu to my wszystko powtarzamy. I przesunięcie, popatrz, w dół, i przesunięcie w górę, i przesunięcie w prawo, i przesunięcie w lewo. I w tym konkretnym przykładzie właśnie przesunięcie w lewo dało nam to, co oni od nas chcieli na początku w treści zadania.
Zadanie trzecie, maj 2015. Zadanie 29 za 2 punkty. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f od x. Możemy podpisać y równa się f od x. I teraz funkcja h określona jest dla x należącego do przedziału od minus 3 do 5 obustronnie domkniętego, co widzimy w moim układzie współrzędnych, prawda? Od minus 3 jest wykres aż do 5, tak? I jest określona wzorem h od x, to jest f od x dodać q, gdzie q jest pewną liczbą rzeczywistą, więc zapisałam q należy do zbioru liczb rzeczywistych. Wiemy, że jednym z miejsc zerowych tej funkcji h właśnie, tej naszej funkcji h, jest liczba minus 1. I naszym zadaniem jest wyznaczyć q oraz podać wszystkie pozostałe miejsca zerowe funkcji h. Pozostałe, bo już jedno znamy. I teraz, może od czego zaczniemy? Na pewno ten wzór podany w taki sposób f od x plus q powinien się kojarzyć z pewnym przekształceniem, tak? Na pewno pamiętasz, że było przekształcenie, że startowaliśmy od funkcji f od x, przesuwaliśmy ją o wektor o współrzędnych 0 i q, w wyniku czego powstał nam wzór f od x dodać q. Czyli jeżeli za funkcją jest dodać q, to powinno ci się to kojarzyć z przekształceniem, z przesunięciem wzdłuż osi y, albo do góry, albo na dół. Czyli to q oznacza przesunięcie albo do góry, albo na dół. No to teraz zastanówmy się. Mamy wykres narysowany w układzie współrzędnych. Zastanówmy się, czy mamy to podnieść do góry, czy na dół i o ile kratek, o ile jednostek, skoro miejscem zerowym jest minus 1. To jest bardzo cenna informacja. Miejscem zerowym naszej nowej funkcji, tej h, ma być minus 1. No to wiemy, gdzie jest minus 1. Tutaj. I tu ma być miejsce zerowe. Popatrzmy, jeżeli ja mój wykres niebieski mam przesunąć albo do góry, albo na dół, to zastanówmy się, jak ja mam go przesunąć, żeby mi się tu zrobiło miejsce zerowe. No zapewne nie do góry, bo bym nie miała w ogóle miejsc zerowych, prawda? Więc muszę zrobić na dół. I teraz popatrz, ten punkcik, on ma ci się tutaj przesunąć. Czyli o ile jednostek w którą stronę? Oczywiście w dół widzimy, będziemy przesuwać i liczymy po kratkach. 1, 2, 3. Zatem nasze q po prostu wynosi minus 3. Tutaj nie trzeba obliczać. Wystarczy, że popatrzysz na wykres i będziesz widział, gdzie ma być to miejsce zerowe. Czyli q na podstawie tej zależności jesteśmy w stanie wyznaczyć. Q równa się minus 3. No to spróbujmy teraz narysować właśnie. Czyli spróbujmy przesunąć w dół o 3 jednostki wszystkie charakterystyczne punkty. No to ta kropka. 1, 2, 3. Tu będzie ta kropka. Ta kropeczka przesunięta. Ta kropeczka to jest też punkt charakterystyczny. 1, 2, 3. Tu będzie. Ta kropeczka. 1, 2, 3. Tu będzie. I ta wielka kropka na końcu. 1, 2, 3. Tu będzie. Przykładam linijkę i postarajmy się to zrobić estetycznie, żeby drugą część zadania poprawnie na nią odpowiedzieć. Przykładamy i rysujemy sobie naszą funkcję. Oczywiście pamiętamy, że przesunięcie o wektor, w tym wypadku przesunięcie w dół, nie zmienia nam kształtu funkcji. Czyli ja podpiszę y równa się h od x. Druga część zadania, czyli drugi punkt, uzyskujemy, bo to jest tak jakby podpunkt A, a to będzie teraz podpunkt B. Drugą część zadania uzyskujemy patrząc na wykres. Mam wyznaczyć pozostałe miejsca zerowe naszej funkcji h. No to popatrzmy. Miejsce zerowe, przypomnijmy sobie, jest to taki argument, dla którego wykres przecina oś x. Zatem tu mamy przecięcie z osią x, jak widzisz, minus 1, no ale to już nie jest pozostałe miejsce zerowe, bo to jest dane w zadaniu. Więc tego nie umieszczamy w odpowiedzi. No to gdzie jest jeszcze miejsce zerowe? Czyli gdzie nasz wykres czarny przecina oś x? W tym miejscu i w tym miejscu. Jeżeli zrobisz to super ekstra estetycznie, jesteś w stanie odczytać po kratkach pięknie te miejsca zerowe. Ja też jestem w stanie. Czyli moje x0 należy do zbioru dwuelementowego. Może być jedynka bądź trójka. I zwracaj uwagę na to, co jest napisane. Mieliśmy wyznaczyć pozostałe miejsca zerowe. Czyli już nie odczytujesz minus jedynki, no bo jaki to byłby sens, skoro oni ci dali minus jedynkę. Więc ty masz odczytać pozostałe, czyli pozostała to jest jedynka i pozostała to jest trójka. Odczytujemy to, rysując wykres, prawda? Mamy narysować wykres w układzie współrzędnym po przesunięciu 3 jednostki w dół. I wtedy odczytujemy pięknie miejsca zerowe.
Zadanie numer 4, czerwiec 2013, zadanie 10 za 1 punkt. Na rysunku przedstawiono wykresy funkcji f oraz g. I ja te wykresy narysowałam w jednym układzie współrzędnych, czyli wykres funkcji f jest na niebiesko przeze mnie narysowany, wykres funkcji g jest na czarno narysowany. I teraz funkcja g jest określona wzorem. Podpunkt a. G od x to f od x minus 1. Podpunkt b. G od x to f od x minus 1. I podpunkt c. G od x to f od x plus 1. I podpunkt d. G od x to f od x plus 1. Popatrz, wszędzie jest ta jedynka w tych odpowiedziach, dlatego tutaj może nas to zmylić. My musimy się zastanowić, co ta jedynka w każdym z tych wzorów oznacza. Po pierwsze, przypomnijmy sobie, że będzie to miało na pewno coś wspólnego z przesunięciem o wektor. Czyli przypomnę, startujemy od funkcji f od x, przesuwam o wektor, w wyniku czego otrzymam taki wzór f od x minus p dodać q. Czyli w moim pierwszym tutaj podpunkcie a mam x minus 1, a tutaj we wzorze jest x minus p. Czyli wniosek z tego, moje p to 1. Zatem wektor będzie miał współrzędne, popatrz, 1,0. No bo o q nic nie wiem. Dobrze. No to w podpunkcie b, przy okazji powtarzamy, mamy tak, że w nawiasie przy x nic nie mamy, mamy za nawiasem minus 1. Czyli u nas za nawiasem mamy plus q. Czyli wniosek z tego, że nasze q to minus 1. A więc wektor będzie miał współrzędne. Jak widać p nie ma, czyli 0, a q to minus 1. Dobrze. No to w podpunkcie teraz c. Mamy oczywiście tą samą sytuację, co tutaj, x minus p, a ja mam x plus 1. Zatem moje p to będzie musiało być minus 1, bo minus we wzorze i minus p da plus 1. Minus i minus daje plus. Zatem mój wektor będzie miał współrzędne. Minus 1 jako p, a q nic nie wiem, czyli 0. I w ostatnim podpunkcie d mam q podane, prawda? To jest moje q, zatem q wynosi 1, czyli mój wektor ma współrzędne 0, bo o p nic nie wiem, i q równe 1, czyli będzie 0,1. Po co ja to zrobiłam? Po to, żeby przypomnieć Ci właśnie też, jak wektory się buduje, to po pierwsze. I teraz jeszcze przypomnijmy sobie, co oznacza. Jeżeli p jest dodatnie, przesuwamy w prawo. Jeżeli q widzisz, masz ujemne, przesuwamy w dół. Jeżeli p ujemne, przesuwamy w lewo. Czyli tak, p oznacza przesunięcie prawo-lewo, tutaj mamy sytuację. Natomiast q oznacza przesunięcie góra-dół. Tu mamy dół, a tu mamy q dodatnie, czyli w górę. No to popatrzmy fizycznie na nasz wykres. Popatrz, był najpierw wykres niebieski i zastanów się, patrząc na ten na rysunek, co zrobiono z tym wykresem. Oczywiście zrzucono go w dół o jedną jednostkę. Gdziekolwiek nie popatrzysz, prawda? Najlepiej patrzeć na tych punktach charakterystycznych, żeby było łatwo, przesuwane w dół o 1. Czyli to oznacza, że q będzie minus 1. Gdzie taka odpowiedź jest? Oczywiście jest to odpowiedź b. Nasz wykres powstaje z wykresu funkcji f, ten wykres funkcji g, powstaje z wykresu funkcji f po obniżeniu 1 w dół. Dlatego mamy tutaj q równe minus 1, a więc odpowiedź b jest prawidłowa. Zadanie numer 5, maj 2014, zadanie 29 za 2 punkty. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y równa się 1 nad x dla każdej liczby rzeczywistej x różne od 0. I teraz, ja ten wykres postanowiłam przerysować na mój układ współrzędnych. Zwracam uwagę na to, że postarałam się przerysować dokładnie tak, jak jest podane w treści, jak było podane na arkuszu maturalnym. Zwróć uwagę rysując, że takie są dwa punkty charakterystyczne. Punkt do współrzędnych 3, 0 oraz punkt do współrzędnych 1 i minus 2. Dobra. Co dalej? Podpunkt A. Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f, a to jest właśnie wykres funkcji f, ale taki częściowy, dla których wartości funkcji f są większe od zera, czyli zapisałam f od x większe od zera dla jakich x-ów. I podpunkt B. Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem. G od x to f od x minus 3. Jak widzisz, tego działu przekształcenia wykresów funkcji dotyczy podpunkt B.
Natomiast najpierw trzeba oczywiście zrobić podpunkt A, więc przypomnijmy sobie, jak to się odczytuje z wykresu taką własność, jak dla jakich x funkcja przyjmuje wartości większe od zera, czyli wartości dodatnie. Otóż, po pierwsze, ja bym może troszkę nad tym wykresem się skupiła. Jak pamiętasz, wykres hiperboli 1 nad x to jest funkcja homograficzna, której wykres nazywa się hiperbola, czyli wykres hiperboli od zawsze zawiera asymptoty. I teraz asymptoty to są linie, które zaznaczamy liniami przerywanymi, których wykres nigdy nie przecina, ale do nich zbiega, jest bardzo, bardzo blisko przy nich. I otóż właśnie w arkuszu naturalnym nie ma tych asymptot narysowanych, ale my powinniśmy je wywnioskować. Będzie nam łatwiej być może w podpunkcie B. Czyli ten wykres to jest wykres częściowy, ale z tego rysunku musimy wywnioskować, że ten mój wykres, popatrz, nie przecina asymptoty takiej pionowej na dwójce, czyli x równe 2. Rysując ładnie wykres, to widać. Oraz ten wykres nie przecina asymptoty poziomej, bo zawsze jest pionowa i pozioma przy hiperboli. I popatrz jakiej? No oczywiście y równe minus 1, czyli na minus 1. Ja sobie to dorysowałam, bo tak się powinno właśnie narysować wykres z asymptotami. Dobra, i ten wykres jest niepełny, bo on oczywiście tutaj będzie sobie dalej tak szedł. I teraz mogę to potraktować, że mam super wykres funkcji f od x. Dobrze, no to teraz przejdźmy do podpunktu a. Mam odczytać, dla jakich x-ów, czyli ja już będę pisała od razu x należy, nasza funkcja niebieska tutaj narysowana ma wartości dodatnie, czyli innymi słowy, gdzie nasz wykres znajduje się nad osią x. Popatrz dobrze, nad osią x. Oś jest x jedna i nad tą osią znajduje się tylko ten kawałeczek, który ja poprawię na czarno teraz. Tylko ten kawałeczek znajduje się nad osią x, czyli innymi słowy ma wartości dodatnie, bo jest nad osią x. No to popatrz, odkąd się to znajduje? Ten wykres od dwójki do trójki. Czyli napiszę x należy od dwójki do trójki. Jest to przedział obustronnie otwarty. I my właśnie musieliśmy wykapować, że w tym miejscu jest asymptota, żeby porządnie odczytać przedział. Od dwójki do trójki są tylko i wyłącznie, jest to ta część wykresu, która ma wartości dodatnie, a o to pytano. No to teraz przejdźmy do podpunktu B. I teraz podpunkt B musi nam się skojarzyć z przesunięciem o wektor. Ja tutaj wzór mam tej zależności, która przedstawia nam przesunięcie o wektor. I teraz popatrzmy. U mnie w nawiasie we wzorze jest x minus p, a tutaj podali mi x minus 3. Wniosek z tego, moje p to musi być 3. Popatrz. Tu jest x minus p, a tu jest x minus 3. Czyli moje p to jest 3. Przypomnijmy, p oznaczało przesunięcie wykresu albo w prawo, albo w lewo. Czyli to oznacza, że u mnie wykres przesunie się w prawo, bo p jest dodatnie. Jeżeli p jest dodatnie, przesuwamy w prawo. O ile jednostek? O 3. No to zróbmy to fizycznie w naszym układzie współrzędnym. Ja zrobię to kolorem na czerwono. No to przesuńmy. Po pierwsze, uwaga, przesuniemy naszą asymptotę pionową o 3 w prawo. Czyli jest na dwójce, to będzie 1, 2, 3, będzie na piątce. Najpierw narysuję asymptotę, bo tak powinno się to wykonać. Teraz będę przesuwała. Przesunę tylko tą kropeczkę. 1, 2, 3, ona będzie tu. I tą kropeczkę, którą miałam 1, 2, 3 tutaj. I postaram się w miarę estetycznie oczywiście narysować ten wykres, żeby nie przeciąć asymptoty. I tutaj on. W pewnych momentach może Ci się wydawać, że on się tak jakby pokrywa. Oczywiście to jest tylko rysunek, nie odda nam idealnie rzeczywistości. Podpisujemy y równa się, to jest nasza funkcja g od x. I naszym zadaniem było odczytać miejsce zerowe 1, 2, 3, ile ich jest. Jak przypomnimy sobie, co to jest miejsce zerowe? Miejsce zerowe jest to taki argument, dla którego nasz wykres przecina oś x. Czyli patrzymy na naszą czerwoną w tej chwili funkcję i oś x jest jedna, nieprzesunięta. I nasz wykres czerwony przecina oś x tylko tutaj, w tym punkcie. Nigdzie indziej, bo tu już jest pod osią x, prawda? Tylko w tym punkcie przecina oś x. Czyli naszym miejscem zerowym jest szósteczka.
Pamiętaj, miejsce zerowe to nie punkt. Miejsce zerowe to argument, czyli ty odczytujesz samego x-a, czyli to jest x równe 6. I całe zadanie. Nie dałoby się tego zrobić, gdybyś nie rozumiał przesunięcia o wektor. Konkretnie przesunięcia w tym wypadku wzdłuż osi x, w tym wypadku o 3 jednostki w prawo. Na to nasze spotkanie wybrałam 5 zadań. 5 zadań z arkuszy maturalnych, z poprzednich, z ubiegłych lat. Jak widzisz, nie na wszystkich maturach było zadanie właśnie z tego tematu, z przekształceń wykresów funkcji. Ale na niektórych maturach były. Dlatego warto na nie zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie pozwoliło Ci przypomnieć sobie przesunięcie wykresu funkcji o wektor, bo to było głównie, to głównie występuje w zadaniach. Przesunięcie o wektor. Czasem zdarza się symetria, ale częściej dużo zdarza się przesunięcie o wektor, aczkolwiek jedno i drugie musisz mieć opanowane. Zarówno przesunięcie o wektor, jak i symetrię względem osi x, względem osi y, no i czasem, ale bardzo rzadko zdarza się symetria względem początku układów współrzędnych. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeżeli tak, zapraszam na kolejne spotkanie z Aikamat. Do zobaczenia.